miesiące. Do białego stołu. O godzinie 16:30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17:30 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem W zdrojach miłosierdzia w wykonaniu młodzieży zespołu szkół elektrycznych imienia profesora Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. O godzinie 18:20 msza święta, w której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej. O godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat błogosławiony Michał Sopoćko, apostoł w mieście miłosierdzia dawniej i dziś. Wszystkich mieszkańców Białegostoku i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 3 października w parafii pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tomaszowie Lubelskim. 17 października w parafii pod wezwaniem Świętej Katarzyny w Działdowie. 24 października w parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba Większego w Obrze w ramach obchodów Tygodnia Misyjnego. 31 października w sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie. Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Powrót wilczura. Dopiero po 68 latach kapitan Aleksander Życiński doczekał się pogrzebu. 24 września 1945 roku komuniści zamordowali go w lesie koło Zagórska i tam wrzucili go do uśmierci. Czytam w naszym dzienniku. Koniec bankietu. Premier Beata Szydło i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mobilizują ministrów i posłów do lepszej pracy, tak aby dobra zmiana była odczuwalna dla wszystkich. Złoża pod kontrolą. W Polsce zaledwie kilka procent bursztynu pozyskuje się legalnie. Ukrócimy ten proceder, mówi w rozmowie z naszym dziennikiem główny geolog kraju profesor Mariusz Orion Jędrysek. Dramat egipskich chrześcijanek. Muzułmanie porywają młode dziewczęta i zmuszają je do małżeństw i przechodzenia na islam. Rodziny dziewcząt nie mogą liczyć na niczyją pomoc. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, w dniach od 30 września do 2 października Ojciec Święty Franciszek odwiedzi Gruzję i Azerbejdżan. Hasło, które towarzyszyć będzie papieskiej pielgrzymce, Pax Vobis, pokój Wam, ma być wezwaniem do pojednania na świecie, zwłaszcza w tym regionie, jak również ma pomóc w dialogu pomiędzy kościołami katolickim i prawosławnym. Proceder oszustek, złodziejek. Oto program papieskiej pielgrzymki. Rozpocznie się ona w piątek o godzinie 13 czasu polskiego na międzynarodowym lotnisku w Tbilisi. Pół godziny później Franciszek złoży wizytę kurtuazyjną u tamtejszego prezydenta. O 14 spotka się z przedstawicielami władz, następnie z prawosławnym katolikosem, patriarchą całej Gruzji, Eliaszem II. Duża złota, duża cerkwi, dzień zakończy duża prawosławia. Ze wspólnotą asyryjsko-chaldejską w kościele katolickim obrządku chaldejskiego świętego Szymona, który odbędzie się o 16. A to kulturę do Wrocławia. W sobotę o godzinie 8 Ojciec Święty przewodniczyć Popa będzie przy świętej na stadionie Ameryki Michała Massiego. O 13:30 spotka się z kapłanami i osobami życia konsekrowanego. O 15:00 przed ośrodkiem charytatywnym ojców Kamilianów z podopiecznymi kościelnych dzieł charytatywnych i ich opiekunami. A o 16:15 złoży wizytę w patriarszej katedrze Sveti Schoveli w Meczhecie. Niedzielę jego świętobliwość spędzi w Azerbejdżanie w Baku. O 7:30 zaplanowano ceremonię powitania na międzynarodowym lotnisku imienia Hajdara Alijewa. O 8:30 w kościele pod wezwaniem Maryi Niepokalanej w ośrodku salezjańskim papież będzie przewodniczył mszy świętej. O 13:30 odbędzie oficjalną ceremonię powitania przed Pałacem Prezydenckim i kurtuazyjną wizytę u prezydenta. O 14:30 Franciszek złoży wieniec pod pomnikiem poległych w walce o niepodległość, a o 15:00 spotka się z władzami w centrum Hajdara Alijewa.
O 16 w meczecie Hajdara Alijewa papież weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym z udziałem szejka i przedstawicieli innych wspólnot religijnych. Będzie to ostatni punkt papieskiej pielgrzymki, po którym Ojciec Święty odleci do Rzymu. Wszystkie wizyty i spotkania pod przewodnictwem Ojca Świętego transmitować będziemy na naszej antenie. Polecamy Państwa modlitwą kolejną podróż apostolską Franciszka. Niech będzie ona dla nas wszystkich umocnieniem w wierze. Szpek nowotworowych z krwi pacjenta i wyznaczaniu DNA wirusa, który może być odpowiedzialny za nowotwór. Jak twierdzi szef Gliwickiego Ośrodka, profesor Krzysztof Składowski, chodzi przede wszystkim o nowotwór wywoływany przez brodawczaka ludzkiego. Ta praca dotyczy właśnie nowotworów głowy i szyi, a konkretnie raka gardła, który jest pochodzenia wirusowego, zależny od tak zwanego wirusa brodawczaka ludzkiego. I opiera się ta praca na możliwości bardzo wczesnego wykrywania obecności DNA wirusa we krwi pacjenta. Nowatorska metoda stosowana w Gliwickim Instytucie może przyczynić się do całkowitego wyleczenia pacjentów chorych na raka gardła. Polskie Radio 24. Sport. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Węgierkami 3-0 i z kompletem zwycięstw triumfowała w grupie C eliminacji Mistrzostw Europy. Drugie miejsce w tabeli zajęły Węgierki, a trzecie Finki, które we wczorajszym meczu pokonały Estonki 3-2. Biało-czerwone zapewniły sobie awans do Mistrzostw Europy w przyszłym roku już w sobotę, wygrywając z Finkami. Wczorajszy mecz z Węgierkami był więc okazją do przetrenowania różnych wariantów gry. Na boisku od pierwszej minuty pojawiła się rezerwowa przyjmująca Julia Twardowska i wypadła bardzo dobrze, szczególnie w polu zagrywki. W szatni trener nam powiedział, że mamy się bawić siatkówką, w końcu robimy to, co kochamy. Nie było żadnej presji, żadnego stresu, ponieważ wywalczyłyśmy awans do Mistrzostw Europy. I grałyśmy na luzie, chciałyśmy się pokazać z jak najlepszej strony. Wbrew pozorom to nie był łatwy mecz, bo każda jedzie do domu i może już troszeczkę myślała o tym domu, ale skupiłyśmy się na tyle, że zagrałyśmy bardzo dobry mecz. Najbliższe Mistrzostwa Europy Siatkarek odbędą się jesienią przyszłego roku w Azerbejdżanie i w Gruzji. Nie ma zmian w czołówce światowego rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu prowadzi Niemka Angelique Kerber, druga jest Amerykanka Serena Williams, a trzecia Rumunka Simona Halep. Tuż za czołową trójką sklasyfikowana jest Agnieszka Radwańska, która w minionym tygodniu nie obroniła tytułu podczas turnieju WTA w Tokio. Krakowianka przegrała w półfinale z późniejszą triumfatorką zawodów Karoliną Woźniacką. Po tym sukcesie Dunka awansowała w rankingu z 28 na 22 miejsce. Prognoza pogody. Dziś pochmurno, ale padać nie powinno. Temperatura od 15 stopni na wschodzie do 21 na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj sprzęt RTV i AGD z technologicznym rabatem nawet do 15%. Na przykład telewizor LG 55 cali Ultra HD klasa A+. Ponad 390 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspirit 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Magnetyczne spojrzenie, podkreślone długimi i gęstymi rzęsami. Tylko jak to osiągnąć? Próbowałam już chyba wszystkiego. Odkryj Regenerum, regeneracyjne serum do rzęs. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki, a serum ze szczoteczką wzmacnia rzęsy. Regenerum zagęszcza strukturę włosków oraz przyspiesza ich wzrost, a dzięki naturalnym ekstraktom jest łagodne dla oczu. Jeden produkt, podwójne działanie. Super! Dzięki Regenerum moje rzęsy stały się naturalnie dłuższe, grubsze, gęstsze. Już po 2 tygodniach. Regenerum. Pełna regeneracja. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozine. Neozine zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozine w każdej sytuacji. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się... Także procedury, proszę Państwa, systemu, który przegrał, który odszedł, złodziejskie procedury,
a życie może być dużo łatwiejsze. Państwo zobaczą, tutaj pozytywny punkt, że ktoś wymyślił lek na raka. Sposób wykrycia bardzo wczesny i to wcale dużo nie kosztuje, tylko trzeba było metodę znaleźć, sposób wykrycia, tak? Tego sakramentu przy ołtarzu światło miłości i pokoju. Otóż pan profesor Mariusz Drapikowski organizuje w 12 miejscach świata adorację Najświętszego Sakramentu i sam... Nalwicka. Zapraszam w poniedziałkowe wieczory w Radiu Tok FM. Słyszymy się o 21:00. Reklama. Saturn radzi, myśl. Także widzicie państwo, zarobek na tym, na tamtym, żeby sobie było dobrze. Czyli taki był system oszustystyczny, procedury złodziejskie, okradania, wypijania krwi, wypijania bogactw dla siebie, a nie dla ogółu społeczeństwa polskiego, to co było. Także bardzo mi się podobało przemówienie Szydło, jak Szydło w Sejmie skrytykowała całą linię PO. Skrytykowała wszystkich, skrytykowała, że sami o sobie myślicie. No i to było tak mówione jak do dziecka, ja bym tam dała im do dziecka, jak do dziecka tak mówione, że sami o sobie myślicie tylko. Tak jak matka krytykuje dwoje synów niedobrych. No, a to przecież obrzydliwe złodziejstwa i to tak było powiedziane, a teraz będzie sądzone. No, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Zapraszamy serdecznie. Mier jakby troszeczkę inaczej patrzyła, zresztą tam nawet i publicznie było, dochodziło do pewnych takich krytycznych też wypowiedzi ze strony pani premier wobec swojego zastępcy. W tej chwili moim zdaniem sytuacja jest taka, że można powiedzieć, że pani premier i pan wicepremier będą na tym samym wózku jechać. To znaczy to, i to jest jakby fundamentalna zmiana. To znaczy no, ma być rekonstrukcja polegająca na tym, że praktycznie cały nadzór nad resortami gospodarczymi przejmie wicepremier Morawiecki. No i tutaj już będzie trudno, żeby pani premier wobec takiej sytuacji mogła... Żadne zmiany nie są łatwe. Znaczy, to oznacza, że w rządzie będzie tak naprawdę dwóch premierów realnie. Znaczy moim zdaniem właśnie nie, to znaczy do tej pory było tak, że ja odnosiłem wrażenie, że pani Beata Szydło się obawia, że zwłaszcza po wypowiedziach prezesa Kaczyńskiego, że Mateusz Morawiecki jest tym takim delfinem, jej następcą, który już działa w ramach rządu. Natomiast moim zdaniem ta rekonstrukcja właśnie paradoksalnie pokazuje coś innego. Znaczy pokazuje, że prezes PiS-u wymusił moim zdaniem w dużym stopniu, zarówno ze strony pani premier, jak i ze strony wicepremiera, tą współpracę i oni mają iść jakby w jednym kierunku. To znaczy ta rekonstrukcja moim zdaniem spowoduje to, że w scenariuszu, o których jeszcze kilka tygodni temu się mówiło, że najpierw Beata Szydło w tej kadencji, potem ewentualnie Mateusz Morawiecki, potem ewentualnie na koniec Jarosław Kaczyński, moim zdaniem ten środkowy scenariusz już nam odpadnie. To znaczy ja nie widzę możliwości, nie wyobrażam sobie, żeby przy tej rekonstrukcji, jeśli ona się tak się prawdopodobnie zarysuje, że wicepremier Morawiecki no, będzie też szefem jakby resortu gospodarczy, będzie musiał ściśle współpracować z Beatą Szydło, żeby de facto on mógł być de facto konkurentem w ramach tego samego rządu. To znaczy oni wsiadają na ten sam wózek i moim zdaniem biorą współodpowiedzialność za sukces tego rządu. No, w teorii oczywiście to bardzo ładnie wygląda, ale czy w praktyce nie będzie tak, że tym bardziej do tych tarć będzie dochodzić, bo do tej pory było tak, że... Zapraszam, za mniej więcej miesiąc powinniśmy poznać stawki nowego podatku, który zaczniemy płacić od stycznia 2018 roku. Będzie to podatek łączący PIT ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. To, że rząd zdecydował się na tę jednolitą daninę, potwierdził dziś szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk i zapowiedział, że jej stawki poznamy za 3-4 tygodnie, zaś parlament ma ją uchwalić na przełomie roku. O tym, że rząd myśli nad wprowadzeniem podatku łączącego PIT ze składkami na ZUS i NFZ, mówiła wcześniej premier Beata Szydło, zastrzegła, że rząd decyzję w tej sprawie podejmie we wrześniu i zapewniała, że nie będzie się to wiązało z podniesieniem naszych obecnych zobowiązań wobec fiskusa. Ponad 40 chińskich samolotów wojskowych przeleciało nad cieśniną Miyako między dwiema japońskimi wyspami na Morzu Wschodniochińskim. Taką informację podało dziś Ministerstwo Obrony w Pekinie, a w reakcji
reakcji. Japonia podarwała własne siły powietrzne. Pekin sprecyzował, że to były ćwiczenia nad Pacyfikiem, a miały na celu przetestowanie zdolności bojowych na morzu oraz były konieczne w celu ochrony suwerenności narodowej, bezpieczeństwa kraju i utrzymania pokojowego rozwoju. Rzecznik chińskich sił powietrznych zapowiedział też, że manewry nad ciśnieniem jakoby będą regularnie powtarzane. Słuchasz informacji TOK FM. Dla nich jeszcze nietypowa kradzież w Lublinie. Zginął zdezelowany samochód, a finał całej sprawy jest zaskakujący. Mateusz Stanicki. Na jednym z lokalnych portali pojawiła się informacja o kradzieży starego Fiata Seicento. Nietypowa była jednak reakcja właściciela, który wpisał do złodzieja: jeżeli już pofatygowałeś się zrobić to, co ja miałem zamiar, czyli posprzątać mi pod domem, to proszę wpadnij jeszcze po dokumenty, bo inaczej muszę zgłosić kradzież. Zresztą trudno się dziwić, skoro jak pisał tu cytat: silnik był niesprawny, skrzynia również, a dach z podłogą odpadały. Ku zaskoczeniu właściciela, kilka godzin po publikacji apelu auto wróciło na wcześniejsze miejsce. Za wycieraczką była kartka z krótką notatką: myślałem, że porzucony. Przepraszam. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.40. Pogoda. W całej Polsce chmury na przemian ze słońcem, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 15 stopni w Białymstoku przez 18 w Warszawie do 19 w Trójmieście, Bydgoszczy, Wrocławiu, w Łodzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tak, ale to moim zdaniem przede wszystkim będzie kwestię programu. Cezary Łasiczka, program Owczarek, profesor Krzysztof Konarzewski, profesor Krzysztof Dołowy, studia profesor Krzysztof Dołowy, 80. proteście kobiet. O proteście kobiet i o problemie, który jest. Mi się wydaje, że ten problem nie jest właściwie adresowany, problem prawa do aborcji. Bo są dwa podejścia światopoglądowe. Jedno wywodzące się od utylitarystów, żeby ludzie starali się, żeby ludzie mieli prawo do maksymalizowania swojego szczęścia. Nie dla jednego. Sumy szczęścia we wszechświecie, niekoniecznie indywidualnego, ale żeby suma szczęścia rosła. Żeby suma szczęścia rosła, ale to jest prawda, ale też wyraźnie trzeba rozpatrywać od jednostki, a jednocześnie, żeby rosła suma. I utylitaryści sądzą, że szczęście zygoty o tyle jest, nie musi być brane pod uwagę, bo ona przez wiele tygodni, jeżeli nie miesięcy, nie ma żadnego rozwiniętego układu nerwowego, żeby to móc robić. To jest jedno podejście. Czyli, że tutaj decyzja kobiety powinna być, w ogóle nie powinna brać pod uwagę zygoty. Drugie podejście wywodzi się pośrednio czy bezpośrednio od Kościoła, który uważa, że Bóg w momencie poczęcia duszę dostarcza i wobec tego to już jest gotowy człowiek. Nie potencjalny człowiek, tylko gotowy człowiek. Problem z podejściem kościelnym jest taki, że to jest od 1869, kiedy papież po wnikliwych badaniach intelektualnych doszedł do wniosku, że nie jest tak, że dusza wchodzi do ciała w 40 dniu życia w przypadku chłopców i 80 dniu życia w przypadku dziewczynek, tylko że to się dzieje od razu. Dobrze, i nie ma co dyskutować, która z tych dwóch tez jest bardziej. Oczywiście jedna się opiera na wierze, druga na, no powiedzmy, na wiedzy o rozwoju zarodka, ale to są dwa równoległe światopoglądy. Natomiast jest pytanie, jak my chcemy urządzić świat? Czyli jakie powinniśmy wprowadzić prawa? Czy takie, w którym decyzje o najważniejszych rzeczach podejmuje parlament, rząd, władza będzie decydowała o prywatnym życiu człowieka, czy też człowiek będzie mógł to zrobić. I teraz tutaj wydaje się oczywiste, że prawo do aborcji nie jest nakazem do wykonania aborcji. Wobec tego człowiek, który, przepraszam, kobieta, która ma prawo do dokonania aborcji, nie musi tego zrobić. Może. Wobec tego powiększa to jej sumę wolności. I ja w ogóle nie widzę
nie widzę powodu, dla którego jakiekolwiek ograniczenia, no, przepraszam, jakiekolwiek, że powiedziałem, ograniczenia aborcji w pierwszych trzech miesiącach życia powinny obchodzić prawodawcę. Tak powinno być wprowadzone, jak jest w większości krajów, w prawie wszystkich krajach europejskich. Mnie zawsze w tych założeniach, bo tak jak pan profesor mówi, może jeden uważa, że ten jest słuszny, drugi, że ten jest słuszny. To jest, rozumiem, wybory każdej strony. Tylko interesuje mnie konsekwencja tych wyborów. Bo jeżeli ktoś uważa na przykład, że zgoda jest dzieckiem, tak, no to nie bardzo rozumiem, jak jednym z liderów takiego ruchu antyaborcyjnego jest profesor Skrobanka, który właściwie powinien być według tych standardów ludobójcą. Ja się spotkałem z różnymi poglądami w tej sprawie. Na przykład moi ateistyczni koledzy też są przeciw aborcji, a dowodzą tego żelazną logiką, mówiąc, no to powiedz, kiedy się zaczyna człowiek, w którym momencie mamy do czynienia z istotą ludzką. Ja w ogóle się uchylam od takiej dyskusji, ale oni mają trochę racji, no bo to jest pytanie o ten punkt i wtedy powiadają, że zapłodnienie. Co prawda zapłodnienie też nie jest żadnym punktem, bo to jest długi proces, no ale już mniejsza z tym. Ważne, że jak dochodzi do uformowania się zygoty i zaczyna się te komórki zaczynają się dzielić, no to już mamy do czynienia z człowiekiem, bo jeśli nie przyjmiemy tego punktu widzenia, to wtedy ktoś nam podyktuje jakiś inny punkt dowolnie i być może to będzie na przykład 30 lat życia i potem już dosyć. Mnie raczej irytuje w tym taka nieumiejętność, to chyba też problem edukacji, nieumiejętność rozważania dóbr, które wchodzą w grę, albo wartości, które są tutaj zaangażowane. No bo zygota ma swoje prawa. No, to jest potencjalny człowiek, ale kobieta, która nosi tę zygotę, też ma swoje prawa. A dzieci tej kobiety też mają swoje prawa. I mąż tej kobiety, i jeszcze ktoś tam i tak dalej. I właśnie mądrość chyba polega jakie na... Jakie są prawa zygoty? Jakie powinny być prawa zygoty? No, prawa zygota ma takie prawo, żeby dotrwać, rozwinąć się w człowieka, wyjść na świat i zacząć pracować na nasze emerytury. To proste. Znaczy ja jestem jak najdalej od lekceważenia praw i obowiązków zygoty. Chcę tylko powiedzieć, że to nie jest absolutny punkt widzenia, ta zygota. Są jeszcze inne wartości i teraz zaczynamy je ważyć. I nauczmy się ważyć wartości i wtedy świat będzie lepszy. Rzeczywiście problemem dla utylitarystów, którzy uważają, że to szczęście jest najważniejsze, jest to, kiedy zygota, płód, dziecko zaczyna odczuwać szczęście. I tu jest płynna granica, bo tak jest trochę niebezpieczne, że nawet świeżo urodzone dziecko właściwie jeszcze i potem liczy się, że w drugim, trzecim roku życia ten dziecko zaczyna już odczuwać szczęście. Ale jego prawa nie zaczynają się od chwili zero, tylko wyraźnie później. I teraz oczywiście ten problem utylitarystów to jest jedno, a to, że świat byłby lepszy, gdybyśmy pozwalali ludziom mieć ich własne poglądy i realizować ich własną drogę do szczęścia, a nie starać się narzucić jedyną prawdziwą prawdę. Symetrią dla całkowitego prawa do aborcji jest chiński do niedawna przymus aborcji każdej kobiety, która już ma jedno dziecko. To jest te dwie skrajne postawy. Nie żaden kompromis,
nikt nie próbował, nie próbował w Polsce takiego chińskiego pomysłu zrealizować. Wobec tego to nie jest to, co u nas jest obecnie, nie jest kompromisem. Dobrze, kochany profesorze, ale zgódźmy się na jedno, że całkowita swoboda i przyzwolenie na aborcję, nawet przez ten okres teraz, nie, 6 tygodni, tak? 3 miesięcy. Znaczy teraz to w ogóle tylko wyjątkowy wypadek. No nie, bo w ogóle tam później to już nawet wyjątkowe wypadki nie wchodzą w grę. Więc w tym tak całkowita swoboda i przyzwolenie, no naruszałoby jednak... A dlaczego? Naruszałoby prawo człowieka do życia. Znaczy, ja się zgadzam z profesorem Dumowym w tym sensie, że żaden prokurator nie może mi tego nakazać. Ale to nie znaczy, że nie mamy prawa do oceny moralnej. Jeżeli kobieta bezmyślnie zachodzi w ciążę, w ogóle nie przejmując się tym, nie dba o to, nie... A jest jeszcze mężczyzna. Robi to... Mężczyzna zwykle nie zachodzi w ciążę, więc mówię dlatego o kobiecie. Jeżeli to robi bezmyślnie czy bezkrytycznie, bo sobie mówi, no to przecież to jest potem proste, pójdę do lekarza, no to jest nieprzyjemne 2 godziny, czy tam ile to może trwać i sprawa się rozwiąże, to tego rodzaju postawa budzi mój sprzeciw. Ponieważ zygota ma też swoje mamy prawa. Dentystów, higienistów, ale nie jest tak, że stajemy i mówimy, dzisiaj sobie ząbków nie pyknę, w razie czego pójdę oczyszczę, zrobi się dziura, to nie i wstawią tak? plombę. Nie robimy tak? Jednak rano wstajemy, ząbki, wieczorem ząbki, tak? Ale wydaje mi się, że... Polacy mają urzębienie w jakimś stanie. Ale wydaje mi się, panie profesorze, jednak, że jest tak, że to nie jest... Znaczy, razem na przykład z dopuszczeniem, powiedzmy, pełnej aborcji, proszę bardzo, kto chce, kiedy chce, zapraszamy, tak? Idzie za tym jakaś edukacja, tak? Idzie też za tym jakieś, nie wiem, wychowanie, idzie też za tym. To nie jest tak, że się, nie wiem, nie znam się, nie wiem, miałem aborcję, ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że pan idzie, siada i już papierosek, kawka, do widzenia. Myślę, że to jest jakieś jednak przeżycie. Nieprzyjemne. Tak? Myślę, że to też jest tak, że bez względu na to, że w PRL-u było dostępne na życzenie i nie było edukacji. Nie było edukacji, ale to też nie było też tak, że się mówiło, dobra, idę, idziesz kochanie dzisiaj wieczorem, a już mam szybko wyskoczy na aborcję, a potem możemy iść razem do kina. No jednak aborcja była symbolem jednak znalezienia się w sytuacji, która, jak pan mówił, była nieprzemyślaną sytuacją. No bo działał Kościół, bo jeszcze pozostawały standardy. Nie chciała Kościół, nie chciała osoby, które mówią... Przyzwolenie. Ja tylko się sprzeciwiam tej linii walki w tej chwili ustawą, która jest procedowana w komisji, która mówi, to jest sprawa kobiety. To jest jej brzuch. To jest jej decyzja. Uszanujmy każdą decyzję, jaką ona podpisała. Otóż ja... Ale ta ustawa została odrzucona. Procedowana będzie całkowity zanos. Ja rozumiem, oczywiście, więc ja mówię o ludziach, którzy walczą z tą ustawą. Więc ja oczywiście z nią, ja też protestuję i też podpisałem oczywiście tę petycję w sprawie tej liberalizacji, ale walcząc z tą ustawą nie poszedłbym tak daleko, żeby oświadczyć, że brzuch kobiety jest jej własną sprawą, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, zygota też jest wartością i też ma jakieś prawo. Ja jako utylitarysta nie uważam, żeby zygota miała jakiekolwiek prawa. Zresztą prawo rzymskie to wyraźnie rozumiało. Do momentu nie miał praw, bo ojciec przed emancypacją mógł go zabić. Może, tak, tego nie wiedziałem. Natomiast dopóki dopóki nie urodzi się żywe dziecko, dopóty nie miało żadnych praw dziedziczenia i tak dalej, to w prawie rzymskim było znane. Pogrobowcy mieli, ale tylko wtedy, kiedy się urodzili żywi. Zabójstwo dziecka było o wiele niżej i do dzisiaj jest w prawie o wiele
niżej karane niż zabójstwo dorosłego. Wobec tego to podejście utylitarne jest powszechne również w prawie. Wrócimy do naszej rozmowy. Profesor Krzysztof Konarzewski, profesor Krzysztof Dołowy. Wydaje mi się, że jedyne prawo, jakie powinna mieć zgoda, to prawo do tego, że ewentualnie może stać się czterema haploidalnymi komórkami potomnymi. Informacje o 11.40, po informacjach wracamy. Oczywiście, no, po pierwsze, no, rozpoczął się nowy sezon polityczny, tak, i wszyscy aktorzy, no, generalnie chcą tutaj się pokazać. I no, Komitet Obrony Demokracji też jako podmiot społeczny. Ucz się od wielkiego nauczyciela. Potrzeba jakby pokazania się do policzenia. I gdzie w las. Najlepsza jest ta nauka. I tak komentowali, że w zasadzie kot się już wypalił. Moim zdaniem się nie wypalił. Znaczy pokazał, że jest pewien potencjał w Komitecie Obrony Demokracji. Natomiast cały czas kot próbuje jakby znaleźć swoją tożsamość. Tak? I moim zdaniem to jest cały czas jeszcze poszukiwanie. Natomiast chyba coraz więcej, coraz częściej Komitet Obrony Demokracji będzie wchodził de facto w pewne relacje budowania frontu opozycyjnego wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Frontu z kim? Bo no mam, takie, tutaj, mam takie wrażenie, że zarówno Platforma, jak i Nowoczesna, co tym bardziej może dziwić, bo Nowoczesna bardzo mocno jakoś wspierała kot, trochę się zaczynają od kodu dystansować. Znaczy Platforma zrobiła to już wcześniej. Widzą w kodzie no jednak realne zagrożenie polityczne. Znaczy, oczywiście, bo w momencie, kiedy kot jakby wystartował, miał bardzo dużą dynamikę społeczną, jako siła opozycyjna, no to praktycznie wiadomo, że wszystkie partie opozycyjne, też i PSL, pamiętajmy, występował na demonstracjach kodu. Wszyscy występowali, bo chcieli w tą dynamikę tam zaistnieć, się pokazać. I to było naturalne i oczywiste. Natomiast rzeczywiście później nastąpił taki element, że ci politycy ugrupowań parlamentarnych opozycyjnych, no wyczekują, patrzą, jaki ten potencjał kot ma. Prawda? Niektórzy się zaczynają lekko dystansować, inni mają lepsze relacje. I teraz tutaj mamy do czynienia, ewidentnie kot się stał takim elementem pewnego przetargu wewnątrz opozycyjnego, bo w Platformie Obywatelskiej no, powstaje fronda, tak? Zostali wyrzuceni czterech polityków, zakłada... Jeden z nich odszedł sam. Jeden odszedł, prawda, i zakładają w parlamencie koło i mówią wprost, że oni chcą być reprezentantem Komitetu Obrony Demokracji w parlamencie. Ale kot się od tego odcina. No tak, no ale no, tak, no, kot się odcina, ale oni mówią, znaczy kot jest, mówię, elementem pewnego przetargu politycznego, tak? I to nawet jest tak, że pan Kijowski, przywódca kodu, on nawet często, prawda, się dowiaduje z mediów o tym, że kot jest jakimś elementem przetargu. I to jest taki klasyczny przykład, prawda, że tutaj kot jest elementem właśnie walki wewnętrznej w Platformie, że politycy, którzy już nie są w Platformie, oni się właśnie do tego kodu, jak chcą się do niego niejako, można powiedzieć, przykleić. Z drugiej strony Nowoczesna jakoś jakieś robi inne ruchy, inne środowiska. W związku z tym Komitet Obrony Demokracji cały czas poszukuje swojej tożsamości, jest moim zdaniem dalej siłą, która ma pewną dynamikę społeczną, natomiast cały, moim zdaniem, musi znaleźć też nowe pomysły, nowe elementy, które dadzą mu pewną nową dynamikę. Ale w takim razie, być może to pytanie zabrzmi trochę dziwnie, przynajmniej w pierwszym momencie, dla kogo większym zagrożeniem jest kot? Czy dla PiS-u, wyprowadzając regularnie po kilkanaście tysięcy ludzi na ulicę, czy jednak dużo większym zagrożeniem politycznym jest dla w jakiejś mierze Platformy, w dużo większym stopniu dla Nowoczesnej? To znaczy kot, jeśli nie zostanie zawarte porozumienie całej opozycji, mało realne, to jest tak naprawdę większym zagrożeniem dla tych ugrupowań opozycyjnych. Dlatego, że każdy podmiot, każdy segment społeczny, który dzieli opozycję, oczywiście jest w interesie Prawa i Sprawiedliwości. Bo w interesie Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby nawet jeśli są ugrupowania opozycyjne, żeby one były jak najbardziej podzielone, między sobą rywalizowały, bo to w ten sposób Prawo i Sprawiedliwości jest dużo łatwiej prowadzić bieżącą politykę. Natomiast kot, który byłby elementem, takim klejem, powiedzmy, który by skleił pewne elementy opozycji, oczywiście jeśli zostałby tym klejem, to byłby oczywiście dla PiS-u dużo groźniejszy. Natomiast w sytuacji, której teraz mamy, taką, że on jest de facto, no jeszcze potencjalnie może być tym klejem, ale to coraz miesiące mijają i to ta dynamika się pewna wypala, to
oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości patrzą na to z dużym zadowoleniem, że jeśli nie dojdzie do tego porozumienia, to oczywiście KOT jako kolejny element opozycyjności, element tej mapy opozycji wobec PiSu, to jest dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo jeszcze dobrze. Bardziej tę układankę rozdrobni, jeszcze dobrze bardziej... Myśli, nie wiesz, ewidentnie, szachownice. W dzisiejszym artykule redakcyjnym wylicza powody, dla których Donald Trump nie powinien być prezydentem. Czytamy w tym artykule m.in., że od samego początku było jasne, że poglądy kandydata Republikanów są raczej pochodną groźnego impulsu i cynizmu niż przemyślanej polityki oraz, że jego kampania była naznaczona eksplozjami fałszywych i skandalicznych zarzutów osobistych z nieba ksenofobicznego nacjonalizmu, nieprzejednanego seksizmu i poglądów, które różnią się w zależności od jego audytorium i kaprysów. Dodajmy, że New York Times w weekend oficjalnie w wyścigu do Białego Domu poparł rywalkę Trumpa, demokratkę Hillary Clinton, a dziś w nocy polskiego czasu czeka nas pierwsza przed listopadowymi wyborami debata Clinton-Trump. Rząd zdecydował, że będziemy płacili jednolitą daninę łączącą podatek PIT ze składkami na ZUS i NFZ. Szef Komitetu Ustawowego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk potwierdził dziś, że miałaby ona obowiązywać od stycznia 2018 roku, a jej stawki poznamy za 3-4 tygodnie. Parlament ma uchwalić ten nowy podatek na przełomie roku. Nie będzie obiecanej obniżki stawki VAT z 23 do 22%, co miało nastąpić na początku przyszłego roku. Ministerstwo Finansów chce przedłużyć stosowanie wyższego VAT-u aż o 2 lata. Do tego tematu wrócimy w kolejnych informacjach Radia TOK FM w południe. Bydgoszcz będzie wynajmować lokale użytkowe za przysłowiową złotówkę z programu Lokalna Start. Będą mogli skorzystać ci mieszkańcy, którzy, jak mówi Anna Strzelczyk-Frydrych z Urzędu Miasta, właśnie założyli działalność gospodarczą. Będzie przyjęta zasada, że lokal użytkowy, na który w wyniku dwóch przetargów nie zgłosi się żaden chętny najemca, będzie mógł trafić właśnie do programu Lokalna Start. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. Pogoda. W całej Polsce dziś chmury na przemian ze słońcem, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 15 stopni w Białymstoku przez 18 w Warszawie do 19 stopni w Trójmieście, Bydgoszczy, Wrocławiu i Łodzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Powołana przez ministra Makarewicza. Ona jest tutaj podmiotem badania sprawy Smoleńskiej. I to jest moim zdaniem też dla tej komisji Antoniego Macierewicza ważny element, bo de facto oni dostają jakby, można powiedzieć, taką ze strony Rosji, można powiedzieć, autoryzację. Znaczy, nie ma czegoś takiego, bo Rosja do tej pory to często to rozgrywali, że oni rozgrywali, że to jest komisja rządowa, komisja parlamentarna, opozycja, tak dalej. Była ta rozgrywka. To jest element de facto takiego uznania, że głównym podmiotem jest ta nowa komisja. Bardzo powinna uważać, ja bym przytoczył śmieszny przykład, który jest wymieniony między innymi w książce Prechta. Nie on jest chyba autorem tego. Otóż powiedzmy, że jedziemy do szpitala, staramy się kogoś odwiedzić, to nie wiem dokładnie, na którym piętrze naciskamy guzik, wjeżdżamy, a tam łapią nas, przytwierdzają do łóżka i podłączają krew do leżącego obok wybitnego skrzydła. Żeby go podtrzymać przy życiu i to będzie trwało 9 miesięcy, będą nas karmić i tak dalej, ale jesteśmy przytwierdzeni do tego łóżka. Otóż w tej samej sytuacji znajduje się kobieta, która bez swojej woli, wiedzy, ochoty i tak dalej, zajdzie w ciążę. Na 9 miesięcy jest przytwierdzeni na przykład na 3, no są takie różne momenty. Bez swojej ochoty nagle jest zmuszana przez, no w tym przypadku szpital, oczywiście to jest żartobliwy przykład, ale przez państwo do tego, żeby podtrzymać życie innego, być może wybitnego osobnika. Mniej więcej taki jest stosunek tego przytwierdzonej osoby do łóżka zasilającego drugą, jak te zygoty do ciała. Dziękuję, bo ja miałem problem, bo nie czytałem książki Prechta i miałem problem, bo właśnie to proszę to nie czytać takie książki, ale teraz widzę, że jestem całkowicie już Prechta. A jakie prawa, panie profesorze, powinny mieć zygota, bo mnie to interesuje. Ja mówię, tak, oczywiście. Bez zaciekłości i całkowicie poważnie. Prawem zygoty jest prawo do życia.
Chyba że jakaś inna wartość wejdzie w kolizję z tą wartością i wtedy żegota musi wstąpić. A co to znaczy? I taką inną wartością jest prawo matki do życia. Więc to pierwsza sprawa, którą w ogóle trzeba rozważyć, to jest pytanie, jeżeli dochodzi do kolizji tych dwóch wartości. Zostawmy te kolizje, co to jest? Bo to jest... Jeśli ktoś skoliduje, zastanówmy się, co to prawo do życia polega na tym, że jeżeli ta zgoda już zaistniała i zaczyna się, jak pan ładnie to wyliczył, rozwijać w cztery haploidalne komórki potomne i tak dalej, to ma prawo do kontynuowania tego procesu bez niszczącej ingerencji z zewnątrz. Jeżeli chodzi o prawa, no to zakładamy, że prawo może zostać pogwałcone i rozumiem, że w państwie, demokratycznym państwie prawa dajemy osobie, której prawo zostało pogwałcone, możliwość dochodzenia swojego prawa. No więc zastanawiam się, w jaki sposób praktycznie, to jest pytanie po prostu praktyczne, tak? Kto i w jaki sposób mógłby dochodzić praw zgody? Myślę chociażby prostej takiej sprawie jak reprezentacja zgody. Czy matka, czy także ojciec? Czy państwo, czy... No, z urzędu. Świetnie pan odpowiada na swoje pytanie. Matka, ojciec, dlaczego? Państwo. A to nie może być albo. Dlaczego? Dlaczego wszyscy? Wspólnota, znaczy gatunek ludzki jest zainteresowany, jak każdy gatunki, jak każdy gatunek, reprodukcją. W interesie... A ojciec miał większe prawa czy matka? Wie pan, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jako egalitarysta ja bym powiedział, że ich prawa są równe, ale prawa mają w ogóle ludzie, wszyscy ludzie, ponieważ zabicie zgody jest aktem przemocy wobec gatunku ludzkiego. Kiedyś to chyba u Hemingwaya jest taka, no tam nie ma zgody. Ale potencjalna. No potencjalna. Nic takiego nie zachodzi. Gdzie to było? U Hemingwaya była to słynne motto o dzwonie, który bije każdemu. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie. Tak samo jest. No właśnie, no więc właśnie. Ja wiem, że to... Ale Hemingway to daje w komuś jako motto całej powieści. Dzieci się uczula się na ten cytat. To jest mniej więcej to samo. Śmierć każdej zgody umniejsza potencjał gatunku ludzkiego. Więc w tym sensie jest... Czy gatunek ludzki nie działa w tym... Nie, czy on nie działa w tym cyklu, że jedni umierają, inni się rodzą, a jedni umierają, inni się rodzą. Urodzić, to ta zgoda nie może być traktowana jak całkiem przedmiotowo. Ja chcę powiedzieć, ostatni tylko argument, to właściwie wszelkie życie ma prawo. Mój pies ma też prawo do życia. My polecamy. Tu wchodzi w grę inna wartość. Ludzie się muszą wyżywić. Dopóki nie potrafimy hodować protein w probówce, to innego sposobu nie ma. Spróbowałbym zupełnie innego argumentu. Otóż ludzie, gatunek, od połowy mniej więcej XIX wieku zdołał pokonać naturalne bariery swojej rozrodczości. To znaczy higiena wprowadzona trochę przypadkowo i później antybiotyki, bakterie i tak dalej spowodowały i nowe metody produkcji żywności spowodowały nagle, że o wiele więcej ludzi się rodzi niż umiera. Przez wiele, wiele lat ten rozwój liczbowy Homo sapiens był stosunkowo wolny. Teraz stał się gwałtowny i nasz gatunek zaczyna niszczyć planetę, na której mieszka. Polska się do tego nie stosuje, ponieważ u nas właśnie spada. Pytanie do profesora Konarzewskiego, przepraszam, od słuchaczki, skoro zgoda ma prawo,
a kobieta niekoniecznie, to czy profesor zaakceptowałby surowe karanie mężczyzn za opuszczenie kobiety przed osiągnięciem pełnej samodzielności przez tę zygotę? Czy nie jest jej dziecko? Ta druga część wypowiedzi słuchaczki jest fałszywa. Ja nie mówię kobieta niekoniecznie. Kobieta ma prawo do życia, nawet w jej przypadku kolizji większe. Więc to jest pierwsze sprostowanie. A teraz, czy bym potępił mężczyznę, który zostawia ją przed rozwiązaniem? Tak, potępił. Nie przed osiągnięciem samodzielności. Kolizji dziecko. Rozumiem, nie wiem, co to znaczy samodzielność. Przed 18 rokiem życia z pewnością 15. Nie ma żadnych wątpliwości. Mężczyzna jest współodpowiedzialny za prokreację, jeżeli zostawia kobietę z dzieckiem. I jeżeli zostawia kobietę z dzieckiem, powinien być potępiony przez opinię publiczną. Ja bym wrócił do tej tezy ekologicznej. Ludzi jest moim zdaniem zdecydowanie już za dużo na kuli ziemskiej. Nie zalecałbym gwałtownych środków, ale rozpowszechnienie w części przynajmniej świata środków antykoncepcyjnych i ograniczenie płodności. Oczywiście, jeżeli dla kogoś jest szczęściem posiadanie 10 dzieci, to niech sobie to szczęście realizuje. Natomiast propaganda i nacisk państwa powinien być raczej na ograniczanie płodności, a nie jej powiększaniu. Czy w Polsce zdaje się, że się dobrze zgoda, ale nie metodą aborcji. Znaczy, generalnie nasza kultura idzie w kierunku ograniczenia liczby dzieci, a to dlatego po prostu, że dzieci przeżywają. Profesor słusznie mówił o tym, że wskutek higieny, czy braku higieny i tam różnych nieumiejętności walki z chorobami, jeszcze w czasach Russa, czyli pod koniec XVIII wieku, do okresu dorastania dochodziło połowa populacji. Znaczy, dzieci umierały, po prostu to był standard. Teraz tak nie jest. Dzięki czemu ludzkość nie musi stosować takich strategii rozrodczych, jak tam żaby czy ten, żeby strasznie dużo tego potomstwa naprodukować, bo potem i tak 100 czy 1000 dojdzie do okresu dojrzałości płciowej. Ponieważ tego nie musimy robić, to możemy zacząć inwestować w dzieci. I jest taka ładna teoria nieżyjącego już ekonomisty, który mówi, że nagle zaczęło być ważne jakość dzieci, a nie ilość dzieci. I widzimy na własne oczy, rodziny 10-dzietne są w tej chwili w wielkiej rzadkości. W Polsce już rodzina z trojgiem dzieci jest uważana za wielodzietnią i otacza się jakąś szczególną opieką. Więc ten proces się dokonuje, ale w imię tego procesu, z którym ja mówię, całkowicie się zgadzam, solidaryzuję, to jest proces kulturowy, to nie jest przez nikogo wymyślony, w imię tego procesu nie można naruszyć praw zygoty, no po prostu tylko tyle. No ja uważam, że można i trzeba starać się rozumieć, że ta ma prawa, tak czy nie? A no właśnie tutaj, rozumiem, to kwestionujemy, to jest nasza różnica, natomiast jest pytanie, w jaki sposób tworzyć prawo i czy prawo nie powinno zezwalać każdemu obywatelowi jak to w Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest powiedziane, na dążeniu do osiągnięcia szczęścia. Krzysztofie, wyobraź sobie teraz taką sytuację, że zygota nie ma praw, a kobieta bardzo chce ją utrzymać, ale jej mężczyzna nie chce, więc wnosi ją na szafę i zrzuca stamtąd. Czy... Panie profesorze, błagam. Podnieśmy poprzeczkę. Myślę o tym 100 lat temu odwrotnie, kobiety same wchodziły na szafę i zeskakiwały. Pomyśl jeśli jeżeli zgoda nie ma żadnych praw, to każdy może podnieść na nią rękę. Tak, ale bardzo jest trudno podnieść rękę na... Rozumiemy. Ale bardzo trudno jest podnieść rękę na zgodę bez naruszania kobiety. To kobieta może o tym zdecydować. Uczeni mogą tę barierę pokonać. Może być jakiś sprytny sposób. Tak wyczułam, że w pana rozmowaniu jest taka pewna dychotomia. Czyli, że albo damy zygocie prawa i ustanowimy organy do ich
Janka, Janka. Pilnowania, albo nie, i wtedy mamy jakieś masowe aborcje po prostu wszędzie, bo kobieta jak już zajdzie w ciążę, to biegusiem leci. Jedna tak, druga nie. Saturn radzi, myśl technologii. A jak właśnie każda kobieta musiała się liczyć z faktem, że całkowitej swobody tu nie ma. Dobrze, kończymy naszą rozmowę. Kolejna dyskusja o prawach kobiet w 100% przeprowadzona przez mężczyzn. Profesor Krzysztof Domowy, profesor Krzysztof Kolarzewski. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 12:00. Po informacjach po południu Radia Tok FM, na które zapraszam w imieniu Tomasza Stawiszyńskiego. Dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętala, a realizował Adam Szuraj. Rozpoznajesz to naprawdę świeżo. Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz na ryneczku Lidla. Polskie pieczarki 2,99 za 500 gramów, tylko 2,99. A słodkie czerwone winogrona jedynie 3,89 za kilogram. 3,89. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. Marysia, weź. Dodatki medycyny. Małe opakowanie, aż 500 dawek. I możesz go stosować tam, Marysia, że na co dzień. Weź. Purinasin. Więcej niż woda morska. Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Filet z kurczaka jedyny 12,99 za kilogram. Filet 12,99. A płyn do naczyń Fery tylko 4,99. Fery 4,99 za 900 ml. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał wstrzymać. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płucnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębienia. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodu asystycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W Lidlu wszystko zaczyna się od ludzi. Jest nas kilkanaście tysięcy, więc są i starsi, i młodsi, wysocy i niscy. Ci, którzy świetnie liczą i tacy, na których zawsze można liczyć. Ustrzec, wykonując szczepienia ochronne, to jedyny pewny sposób na KZN. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepklecz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Beata Sadowska. Małgorzata Wilkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Zapraszamy na kursy Uniwersytetu Otwartego SGGW. Dla każdego w wieku od 15 do 115 lat. Bez dyplomów, bez egzaminów wstępnych. Ucz się od ludzi z pasją. Wybierz kurs na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Różnorodna tematyka. Każdy znajdzie coś dla siebie. Już od 200 zł za kurs. Poszerzaj swoją wiedzę. Rozwijaj zainteresowania. Ucz się i poznawaj świat z SGGW. Uniwersytet Otwarty SGGW. Wszystkie szczegóły na www.uosggw.pl. Reklama. Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Radio Tok FM.
Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 26 września, minęło południe. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Na przełomie roku parlament ma uchwalić nowy podatek łączący PIT ze składkami na ZUS i NFZ. Na polskich statkach obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Porywacz 10-latki decyzją sądu trafi do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego. Do końca października powinniśmy poznać stawki nowego podatku, który parlament ma uchwalić na przełomie roku. Będzie to podatek łączący PIT ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. To, że rząd zdecydował się na tę jednolitą daninę, potwierdził dziś szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk i zapowiedział, że jej stawki poznamy za 3-4 tygodnie, zaś zacznie ona obowiązywać od stycznia 2018 roku. Wspominając wcześniej o tym nowym podatku łączącym PIT ze składkami na ZUS i NFZ, premier Beata Szydło zapewniała, że jej rząd nie planuje podnoszenia podatków. Podatki może nie wzrosną, ale jeszcze przez co najmniej 2 lata będziemy płacić wyższą stawkę VAT-u. Według zapowiedzi PiS-u miała ona wrócić do poziomu 22%, ale resort finansów się z tego wycofał. Chce utrzymać 23% stawkę do końca 2018 roku. Profesor Hanna Kozińska z Akademii Leona Koźmińskiego przekonywała w TOK FM, że powodem tego mogą być prace właśnie nad tym nowym ujednoliconym podatkiem dochodowym. Zawsze coś takiego dzieje się kosztem czegoś. Rząd pracuje nad nową koncepcją opodatkowania dochodów. Jeżeli ten termin wdrożenia nowego systemu opodatkowania dochodów skróciłby się, przypuszczam, że ta przestrzeń by się pojawiła. Jednakże jak długo mówi się tylko i wyłącznie o tym, że pracuje się, nie wiemy właściwie nic o tym, w którym kierunku te prace zmierzają, no to za mało wiemy, żeby cokolwiek powiedzieć na temat perspektyw możliwości obniżenia VAT w Polsce. Przedstawiony w piątek przez Resort Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT-cie na razie przewiduje uszczelnienie systemu podatkowego, co ma przynieść budżetowi prawie 3,5 miliarda złotych rocznie. Projekt największy nacisk kładzie na łatanie dziur w ściąganiu VAT-u w branżach paliwowej, tytoniowej oraz w handlu rzepakiem i obrocie alkoholem etylowym. Słuchasz informacji TOK FM. Pewnik alert na polskich statkach. Armatorzy wprowadzili drugi stopień zagrożenia po anonimowym telefonie do polskiej ambasady w Moskwie. Kobieta po drugiej stronie słuchawki ostrzegała przed planowanym zamachem. Sebastian Wierciak. To prawdopodobnie bardzo głupi żart, ale do takich sygnałów trzeba podchodzić poważnie, twierdzi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej. Informacja na ten temat została przekazana na wszystkie statki, które operują tutaj na Morzu Bałtyckim, ewentualnie są w portach rosyjskich. Drugi stopień Międzynarodowego Kodu ISPS będzie obowiązywać na polskich statkach do końca tygodnia. Jeśli rzeczywiście planowany jest jakikolwiek atak, to nie chciałbym tutaj ujawniać informacji, jak nasze statki są zabezpieczone, ale mogę zapewnić, że są bezpieczne. Z pewnością pasażerów promów do Szwecji czekają bardziej drobiazgowe kontrole. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Porywacz Mai ze szczecińskiego Wołczkowa trafił do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego. Taką decyzję przed chwilą podjął sąd w Policach. 31-latek w kwietniu ubiegłego roku porwał dziewczynkę wracającą do domu, wciągnął ją do samochodu i wywiózł do Niemiec. W Polsce po raz pierwszy ogłoszono wtedy Child Alert. Mai udało się odbić z rąk porywacza po tym, jak w Niemczech zepsuł się samochód. To nie było jego pierwsze uprowadzenie. Wcześniej porwał też dziecko w Anglii. Po odsiedzeniu wyroku został deportowany do Polski. Do sprawy wrócimy w kolejnych informacjach radia TOK FM. Rosyjscy separatyści nie pozwolili obserwatorom OBWE na skontrolowanie w Donbasie miejsc, gdzie mają powstać strefy pilotażowe, a więc jak określono to w nowym porozumieniu z Mińska, strefy oddzielające walczące strony bez oddziałów wojskowych i wojskowego sprzętu. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowała, że jej przedstawicieli nie wpuszczono w rejon miejscowości Perwomajsk i Złotote, gdzie ma powstać jedna z takich stref. Dziś obszar ten kontrolują bojownicy z samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. Porozumienie mówiące o stworzeniu stref rozejmu zawarto w ubiegłym tygodniu, podpisali je przedstawiciele Ukrainy, Rosji oraz OBWE, zaś później przyłączyli się do nich przywódcy Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Wytyczenie tych stref zaproponowali ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec, licząc, że przyspieszy to realizację tych starszych porozumień pokojowych z Mińska. Jest w nich mowa m.in. o wyborach samorządowych na terenach opanowanych przez separatystów, o nadaniu tym terenom specjalnego statusu i o amnestii dla bojowników, którzy nie dopuścili się ciężkich przestępstw. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.20. Pogoda. W całej Polsce dziś chmury na przemian ze słońcem, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 15 stopni w Białymstoku, przez 18 w Warszawie, do 19 stopni w Trójmieście, Bydgoszczy, Wrocławiu i w Łodzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Każdy powinien oczekiwać ochrony swoich praw. Nie wierzę, że jest
jeżeli nie siedzi, ta Brytania stała się mniej tolerancyjnym krajem, wierzę, że nasze społeczeństwo jest bardziej tolerancyjne. Prokurator krajowy do spraw przestępczości no motywowanej nienawiścią Alison Macz apeluje, by Polacy zgłaszali przy mikrofonie. Dzień dobry, a w studiu Monika Rosan, Nowoczesna. Dzień dobry. Policją, i Piotr Apel, Kukiz 15. Dzień dobry. A co państwa popchnęło do tego, żeby się zajmować polityką? To jest trudne pytanie, bo rzeczywiście polityka nie jest takim miejscem, gdzie myślę, że tutaj się zgodzimy, które pozytywne emocje bardzo rzadko pozytywne emocje, zwłaszcza polska polityka nie jest taka. Natomiast w pewnym momencie pojawiło się ugrupowanie Kukiz 15 w moim przypadku, które w mojej ocenie dało możliwość zmiany polityki na taką bardziej demokratyczną, na bardziej otwartą, gdzie nie ma jasnych reguł, takich kar finansowych za myślenie po swojemu, nie ma takich jasnych, ciasnych ram, których zawsze bałem się w polityce. Polityką interesowałem się od samego początku, więc samo zainteresowanie było i w momencie, kiedy pojawiła się sytuacja, w której mogę mówić to, co myślę i robić to, co uważam za ważne, to skorzystałem z niej i oto jestem w Kukiz 15. A ja na początku studiuję politologię na Uniwersytecie Śląskim na WNS-ie. Działalność w organizacjach pozarządowych, to wszystko powiązane z jakąś taką aktywnością właśnie społeczną, polityczną. I to chyba było taką naturalną konsekwencją, że w pewnym momencie pojawiła się Nowoczesna, pojawił się Ryszard Petru, który był ze mną zgodny, jeśli chodzi o jakieś podstawy światopoglądowe, ideowe, wolnościowe. I stąd mój wybór. I też doszłam do wniosku,